Tato, mam prośbę. Tak? Mógłbyś zacząć mnie śledzić i coś skomentować na TikToku? No dobrze. Dzięki. Mama, mam do ciebie prośbę. Tak? Czy mogłabyś przestać śledzić mnie na TikToku i komentować moje filmy? No, dobrze. Siema śliczna, deal jest taki. Mam tu 20 kart Pokémon, w tym 4 rzadkie, a na chacie czeka na mnie chłodny kompot śliwkowy, którym się z chęcią podzielę. Wchodzisz w to? A mogłabym od razu z tobą chodzić? Nie ma tak łatwo. Najpierw muszę zobaczyć, czy umiesz robić zwis na trzepaku. Chodź, idziemy. Prawdziwy dżentelmen, takich już prawie nie ma. Co my tu robimy? Ach, chcę wyrwać Dominikę z trzeciej D. A co my robimy w krzakach? Kaśka, jak ty nic nie rozumiesz. Chcę poobserwować jej mimikę, żeby zobaczyć, jak reaguje na moje żarty. Aj, skrzywiła się. Dobra, czyli to było słabe. A tak zarzucę, nie lepiej na przykład, nie wiem, pójść zagadać? Pójść zagadać? Kaśka, nie będę ryzykował takiego wysiłku i poświęcenia dla czegoś, co może się okazać niewypałem. Wolę na spokojnie ją sobie, wiesz, tak poobserwować przez pół roku, no i będę wiedział, czy warto. No tak, logiczne. Mama, no proszę cię, no chociaż jednego. A co ty tak nagle, córcia, w domu i nie ruszysz babci cernika, a tutaj donatów ci się zachciało? Matko, wysłuchaj mnie teraz bardzo, bardzo ważne. Po pierwsze, sernik babci smakuje jak mokry piasek z morza i ma rodzynki. Po drugie, to nie jest zwykły donat. To jest nowy donat Genzy od Dotty Donuts. Ja wiem, mamo, ja wiem. Ty jesteś w wieku zaawansowanym i nie zrozumiesz pewnych ważnych kwestii dla nas społecznie. Ale wiedz, że muszę zjeść dzisiaj tego donata, tu i teraz. Dlaczego tu i teraz? Zapewne zapytasz. Otóż, który dzisiaj mamy dzień? Drugi... Tak, 2 czerwca. Czyli Światowy Dzień Donata. A owe donaty są dostępne tylko tutaj, w Biedronce. Czy teraz wiesz, dlaczego to jest dla mnie tak bardzo ważna kwestia? I dlaczego powinnaś mi kupić przynajmniej 4 sztuki? Dobra, córcia, bierz ile chcesz i koniec tematu. Mam nadzieję, że jak będziesz dorosła i jak będziesz miała swoje pieniądze, to będziesz mniej uległa tym wszystkim waszym modom. Ty, trochę słaby moment na medytację. Piotr, ty nic nie rozumiesz. Ja czekałam na ten moment 10 lat mojego życia. Czekałaś przez 10 lat, żeby zrobić zakupy w Biedronce? Jakby okej, no ludzie mają różne marzenia, nie. Ale... Żeby przyjść tutaj 2 czerwca sama, z własnymi pieniędzmi, żeby móc kupić to. Uuu, mają nowy smak. Jeszcze nie próbowałem. Zamierzasz kupić cały karton? Nie. Okej, okay. Nie, bo już myślałem... Zamierzam kupić wszystkie, które są w sklepie. Ale... To tak, ja idę do kasy, a ty idź po magazyniera. Będzie nam potrzebny wózek pudłowy. Od razu na podwórko? Z samego rana? Wszyscy już na mnie czekają. Dzisiaj gramy w podchody. I klasy. O właśnie, kredę, prawie zapomniałam. Tak, to dzieci. Synek, wolny dzisiaj dzień, piękna pogoda. Może byś poszedł spotkać się z kolegami na dwór? Okej, ale potem, mamuś, jeszcze śpię. Ale jest już 14? No to po co mnie budzisz tak wcześnie? Natychmiast wstawaj, prysznic i idziesz spotkać się ze znajomymi. Nie po to pół życia drżałam o ciebie, jak buszowałeś w krzakach na osiedlu, zamartwiając się, czy jesteś cały i zdrowy, żeby teraz, jako stary koń, ja nie miała wolnego popołudnia. Masz tu 5 tych. Idź kup sobie jakieś żarcie na mieście i wynocha się socjalizować. Tato, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Donata. Tak, i co? I tak sobie pomyślałem, czy mógłbym dostać 5 zł? 5 zł? Drogi chłopcze, to masa pieniędzy. Ale powiedz mi, czy zrobiłeś dzisiaj coś, żeby zasłużyć na takie galdy? Pomogłem mamie zmywać. Wyniosłem śmieci. Odrobiłem lekcje. To wystarczy. Proszę. Ale jeśli zostanie ci reszta, to niech wróci do mnie. Tak, tato.
Hej mama, weź rzuć dwie dyszki, bo chciałbym z kumplami na donaty skoczyć. Ale ja chyba teraz nic nie mam. Proszę cię, wczoraj był pierwszy, więc dobrze wiem, że wypłata jeszcze się grzeje na twoim koncie. Dlatego nie bajeruj mnie tutaj i wyskakuj z chrobrego. No już, szybciutko. Synek, a dla mnie też byś kupił do Didonat? No wiesz, jeżeli coś mi zostanie z reszty, no to jak najbardziej, ale nie ma lekko. Wiesz, jak jest mało. Nara! Ten jest mój! Ty zjadłeś wczoraj dwa! Ale to było wczoraj, dzisiaj gdzieś przez noc się resetuje! Ale to tak nie działa, on jest mój! Co to za krzyki? Co jest? Uspokójcie się natychmiast! No ale on chce zjeść mi Donata! Ale on jest mój, to ona chce mi go zabrać! Nieprawda! Spokój! Jak się nie uspokoicie, to wzywam ojca. Nie, no mama, nie, proszę. Proszę, nie, mamo! Przykro mi, za późno. Andrzej! No patrz, kłócą się ostatniego Donata jak dzikie zwierzęta. Weź im przemów do rozsądku po swojemu. Co ty robisz? Przecież to ich było! No co? Przecież kupione za moje. Miało być? Sprawiedliwie je. A jak chcecie więcej, to sobie kupcie w Biedronce. Co? Ja chciałem go zjeść. Ale nie zjadłeś. Bo jest na później. Dobra. To zagrajmy o niego w papier, kamień, nożyce. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy! Och, ty zawsze oszukujesz! Dokładnie jak za dzieciaka, zawsze otwierasz dłoń pół sekundy później. Co ty gadasz? Dokładnie tak było, dlatego zawsze musieliśmy grać z zamkniętymi oczami i otwieraliśmy na 3-4. To zagrajmy teraz tak. Dobra. 3-4! Tyle lat. A ty się dalej dajesz. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mamy nadzieję, że wam się podobało, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ mamy dla was coś specjalnego. Dostępne tylko w Biedronce Donaty Gen Z prosto od Dotty Donuts. Są o smaku pomarańczowo-nektarynkowym i pamiętajcie, już 2 czerwca jest Światowy Dzień Donata. Dokładnie i właśnie z tej okazji Biedronka przygotowała specjalną promocję. To co? Lecimy po więcej? Lecimy. Piotr!